dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie Warszawskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Polskich Mediów. Rozmowa jest elementem nieodzownym ludzkiego istnienia. Komunikacja. I ten element jest także istotny, szczególnie kiedy mamy do sprzedaży produkt. Nieistotne, czy to jest produkt w postaci usługi reklamowej, marketingowej, czy to jest produkt w postaci mydełka, albo chociażby butów, tak, no przykład tych butów, które się, polski portal, który się tak reklamuje i jest też liderem właściwie europejskim. Także te wszystkie elementy są istotne, a najistotniejsze w tym, co nawet sobie nie zdajemy sprawy, to są proste formy, o których powinniśmy pamiętać w komunikacji. I przekazuję już głos panu Jarkowi, powiem tak, każde słowo, które wypowiadamy, nieprawdą jest, że słuchający nie odbiera. Z pozoru przywitanie, z pozoru pozdrowienie ma już dobry początek. I już otwieramy albo zamykamy nasze spotkanie, albo pozyskujemy słuchającego, albo zniechęcamy. I na ten temat pan Jarosław będzie mówił dużo więcej jako ekspert. Ja to mówię jako praktyk, nie ekspert, ale cieszę się, że jako Warszawska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Polskich Mediów, możemy dzielić się z Państwem doświadczeniem ekspertów. Życzymy sobie, żeby Państwo jak najczęściej korzystali z tego typu form wsparcia, bo biznes się nie zatrzymał. Biznes idzie dalej i jeżeli nie dokształcimy się w tej zmienionej rzeczywistości, bo ona jest zmieniona, ona nie będzie taka jak przed COVID-em. Musimy się dostosować. Więc panie Jarosławie, ma pan, że tak powiem, to trochę z mojej strony pożywki, żeby się powyżywać na tym, co powiedziałem i zaprzeczyć albo potwierdzić. I z tym bardziej cieszę się. I mówię to z marszu, ale z marszu tak idąc, myśląc i przypominając, co pan wcześniej mówił. Także jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że państwo przyjęli to zaproszenie i życzę przede wszystkim pogłębiania wiedzy. Panie Jarosławie, adres. Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję Panie Marku za zaproszenie. Cieszę się, że będę miał okazję i przyjemność i niewątpliwy zaszczyt przekazać dzisiaj kilka cennych informacji z rynku, z tego co się dzieje ostatnimi czasy, jeśli chodzi o wykorzystywanie telefonu i rozmowy. Ja może nie będę sięgał aż tak daleko, jak Pan Marek. Wtrącę bardzo ważną rzecz, bo widzę obecność Pani Mileny, tak? Która reprezentuje komunikatora, z którego korzystamy, AVAE, czyli nie tylko telefonu, ale także tego typu komunikatory, co jest istotne. My naprawdę cieszymy się, że poznaliśmy tę ofertę. Także dziękujemy panie Milenie, całemu zespołowi i takim fajnym elementem mogę się pochwalić. Była organizacja śpiewania 2 maja w niedzielę. Od środy do niedzieli, słuchajcie, jest krótki czas, ale udało nam się zebrać ponad 200 akredytacji, 300 osób uczestniczyło w śpiewaniu hymnu narodowego. Więc to było niesamowite, Polonia ze świata dołączyła, także absolutnie Państwo są tym instrumentem dla nas istotnym. I jeżeli będziemy, Panie Jarku, korzystać w przyszłości z tego typu Pana szkoleń, to ten link jest niezmienialny, ten sam. Będziemy korzystać z tego samego i to jest fajne. Proste, zwykłe, logujemy się, wpisujemy imię, nazwisko i co chcemy, czy ktoś pytał nawet telefon. Także Pani Mileno, bardzo dziękuję i dziękuję Państwu za uczestniczenie. Tak jest. Jakby to potwierdza fakt, że najskuteczniejsze są te najprostsze rozwiązania bardzo często. I ja do tych najprostszych rozwiązań też dzisiaj się będę odnosił, aczkolwiek może nie będę sięgał tak głęboko, jak wspominał Pan Marek, daleko, czyli aż do czasów greckich, a mianowicie bardziej skoncentruję się na moich ostatnich 17 latach działalności i sprzedaży telefonicznej i wykorzystywania telefonów w kontaktach z klientami, ale niezmiennie i niezwykle ważne jest to, o czym Pan Marek wspomniał, tak, że teraz, szczególnie w tych naszych trudnych czasach i to też obserwujemy, już tych takich kontaktu zdalnego, bez telefonu, no troszeczkę ludziom brakuje i jakby to też pokazuje, że warto do tego wracać. Dobrze, więc ja przejdę, jak będziemy pracować, to Pan Marek powiedział, mamy czas na
informacje, które dla Państwa przygotowałem. Mamy czas dla Państwa na dwie niespodzianki, a właściwie z tych dwóch zrobiły się już trzy. A na końcu również taką sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli takie pytania u Państwa się pojawią, to gorąco zapraszam do ich zadawania. Jest możliwość, ponieważ widzę, że jest aktywny czat, aby te pytania zadawać na bieżąco. Ja podczas swojej prezentacji też będę do tego czatu zaglądał, więc jeżeli takie pytania się pojawią, to też będę starał się od razu do nich odnieść, żebyśmy mogli też na żywo sobie pewne rzeczy od razu wyjaśnić, co nie zmienia faktu, że na koniec dzisiejszego naszego spotkania również taki czas na pytania i odpowiedzi będzie. Zatem przechodząc do tego, co dla Państwa przygotowałem, powiem może, co będziemy robić, tak, bo to jest dosyć istotne. Na początek chciałbym Państwu powiedzieć o takich trzech kluczowych błędach, które popełniamy w sprzedaży telefonicznej, w umawianiu spotkań z klientami, dlaczego je popełniamy i z czego to wynika oraz jak sobie z tymi błędami radzić, co robić, żeby ich nie popełniać. Na ponad 20 tysiącach rozmów z klientami przetestowałem różne rozwiązania i wybrałem takie, które są najbardziej skuteczne i o nich chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć, bo tych błędów popełniamy dosyć sporo. Będę mówił o trzech, to nie oznacza, że to są jedyne trzy oczywiście, bo jest ich zdecydowanie więcej, ale to są takie trzy kluczowe, z którymi spotykam się najczęściej, które właśnie powodują, że ten proces rozmów klienta z klientem bardzo nam się komplikuje. Ja mówię tutaj o sprzedaży, o umawianiu spotkań, no bo spotkanie z klientem to też jest produkt, który sprzedajemy, tak? Niezależnie od tego, czy sprzedajemy produkt fizyczny, czy jest to usługa, czy jest to spotkanie z klientem, to w dalszym ciągu jest to rozwiązanie, jest to usługa, produkt, coś, co może nie jest namacalne, ale klientowi sprzedajemy, więc tak też mówiąc o spotkaniu z klientem, tak będę dzisiaj do tego podchodził, jako również do produktu, do rozwiązania, które dla klienta mamy. Porozmawiam sobie też o tym dzisiaj z Państwem, jak zwiększać prawdopodobieństwo zainteresowania klienta, bo w czasie tych rozmów telefonicznych jest tak, że też Państwo pewnie też tego doświadczacie, że tych telefonów nieraz jest bardzo dużo, tak? I one w 9 przypadkach na 10 wyglądają dokładnie tak samo, więc ja też dzisiaj powiem o tym i przywiozłem dla Was, do Państwa taki model oparty na technikach wywierania wpływu, model 3P, który możemy wykorzystywać do tego, aby to prawdopodobieństwo zainteresowania klienta jeszcze zwiększać. Co ważne, będę mówił tutaj o technikach wywierania wpływu, a nie technikach manipulacyjnych, więc jakby to jest też dosyć istotne, że jest szereg rozwiązań, które na tych rozwiązaniach manipulacyjnych jest oparte, ale widzimy, że no i nie jest to też pewnie żadnym zaskoczeniem, że jest to po prostu gra na krótką metę. Bo jeżeli klient będzie czuł się zmanipulowany w jakikolwiek sposób, to niestety nic z tego nie wyjdzie, albo jeżeli wyjdzie, to będzie to jednorazowy strzał. No i tak jak wspomniałem na koniec, dwie niespodzianki, właściwie już zrobiły się trzy w podziękowaniu za to, że Państwo dzisiaj z nami są. Zakończymy oczywiście sesją pytań i odpowiedzi. Część z Państwa mnie nie zna, więc pozwolicie Państwo, że się krótko przedstawię. Od 17 lat mam przyjemność sprzedawać. Mam przyjemność zarządzać zespołami sprzedażowymi, sprzedawać telefonicznie szczególnie, ponieważ obszar sprzedaży telefonicznej jest takim moim obszarem eksperckim. Oprócz tego pasjonuję się również budowaniem efektywności, co no niejednokrotnie bardzo często przekłada się również na zwiększanie efektywności sprzedażowej. 17 lat to moje doświadczenie, ta przygoda ze sprzedażą trwa i jakby końca nie widać, bo sprzedaż, jak Państwo wiecie, niezależnie od tego, czy to jest, część z Państwa pewnie się o tym przekonało, czy jest to produkt, czy usługa, w zależności od tego, co mamy, to potrafi bardzo mocno angażować i bardzo mocno wciągać. Ja miałem taki epizod swego czasu, 3-miesięczny, że mówię dość, już koniec sprzedaży, ale niestety albo stety, wytrzymałem bardzo krótko w tym swoim takim przeświadczeniu, że już tej sprzedaży dość, tak? Więc jakby wróciłem do tej sprzedaży i mam się z nią bardzo dobrze. Uwielbiam sprzedawać, uwielbiam rozmowy z klientami, uwielbiam takie spotkania jak dzisiejsze, co też jakby
pokazuje, że potwierdza to, co kiedyś powiedział Fryderyk Karzałek na jednym ze spotkań, że sprzedaż jest najbardziej podniecającą rzeczą, którą można robić w ubraniu. I jakby to się potwierdza, a sprzedaż telefoniczna tym bardziej, tak? Bo jeszcze dodatkowo nas nie widać. Więc oprócz sprzedaży telefonicznej, budowania efektywności, również zajmuje się badaniami osobowości zawodowej z wykorzystaniem narzędzia FaceAdvive, ale to na inną rozmowę. Dlatego na to dzisiejsze spotkanie dostali Państwo zaproszenie z takim dosyć mocno prowokującym tytułem, jak zwiększyć skuteczność umawiania spotkań o 84%. Skąd te 84% w ogóle się wzięło? Od tego chciałbym zacząć, tak? Ponieważ my jako fundacja robimy badania na uczestnikach naszych warsztatów, na firmach, z którymi współpracujemy, na konsultantach, sprzedawcach indywidualnych i okazało się, że te 84% to jest wzrost, który osiągają uczestnicy naszych spotkań, warsztatów, seminariów, którzy wdrażają te rozwiązania, o których dzisiaj Państwu chcę podpowiedzieć. Tak? Więc jakby na ponad 1000 takich przypadków zweryfikowaliśmy, oczywiście nie na wszystkich, bo nie wszyscy analizują, jak ta skuteczność wygląda przed wprowadzeniem rozwiązań, więc nie mamy punktu odniesienia, ale tam, gdzie mamy to możliwość zrobić wcześniej, to robimy właśnie w taki sposób. I 84% to jest bardzo dużo, to jest bardzo duży wzrost i Państwo niech sobie teraz odniosą do siebie, tak? Jeżeli teraz Wasza skuteczność umawiania spotkań wynosi, nie wiem, 2 spotkania na 10 telefonów, tak? Czy 1 spotkanie na 10 telefonów, bo tak to mniej więcej wygląda średnio na samym początku, to za każdym razem wprowadzając i wdrażając te rozwiązania możemy na tą skutecznością umawiania spotkań dalej pracować. Więc tak odnośnie samej wartości, bo też chciałbym wyjaśnić, skąd ta wartość się wzięła i że nie jest ona wzięta gdzieś tam z kosmosu. Jakie 3 kluczowe błędy? Tak? Ponieważ mówię, tak jak mówiłem wcześniej, tych błędów popełniamy więcej, ale oczywiście przygotowałem dzisiaj 3 takie główne. Ja od razu muszę Państwu powiedzieć, że te błędy popełniłem wszystkie. Popełniłem je wszystkie, popełniałem je, kiedy zaczynałem pracować z telefonem, kiedy zaczynałem dzwonić do klientów. Popełniałem je nagminnie. I najgorsze było to, że na początku w ogóle nie zdawałem sobie z nich sprawy. Dopiero kiedy zaczynałem przyglądać się procesowi sprzedażowemu swojemu, kiedy zaczynałem odsłuchiwać swoje rozmowy, bo to jest niezwykle cenne narzędzie, które pomogło mi te 3 błędy właśnie zidentyfikować, wówczas okazało się, co to za błędy są. Państwo, którzy sprzedajecie, rozmawiacie, umawiacie spotkania z klientami, gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby takie eksperymenty również robić, czyli wykorzystywać możliwość nagrywania swoich rozmów telefonicznych, tak? Bo jest też teraz taka możliwość, żeby robić to wybiórczo, żeby tylko i wyłącznie na czas odsłuchu, więc jakby tutaj nie ma możliwości o jakikolwiek udostępnianiu, nagrywaniu, upowszechnianiu czy czymkolwiek, więc jakby jest to narzędzie, które świetnie działa w taki sposób, że prowadzę rozmowę z klientem, odsłuchuję ją później i okazuje się bardzo często jedno. No ja się nie dziwię, że ten klient nie skorzystał z mojej propozycji, jak ja opowiadałem mu takie różne cuda, tak? Więc jakby warto taki eksperyment gdzieś tam sobie spróbować w nim wziąć udział. Aplikacji dostępnych jest do nagrywania rozmów cała masa, więc każdy z teraz smartfonów ma na pewno w swoim gdzieś tam zasięgu taką aplikację, więc gorąco do tego zachęcam, bo to jest narzędzie, które bardzo mocno pomaga. A słuchając siebie, bardzo często słyszymy, ci z Państwa, którzy to robili, pewnie już się o tym przekonali, że nie lubimy siebie słuchać, tak, tym nagrań. Zupełnie inaczej nasz głos brzmi w momencie, kiedy używamy go na co dzień i słyszymy tak jak teraz, a zupełnie inaczej, kiedy jest to głos, który jest słyszany z odtworzenia, z nagrania. Więc też warto do tego się przyzwyczaić i zobaczyć, jak brzmimy, jak jesteśmy słyszani przez naszych klientów w innych okolicznościach. Pierwszy błąd, z którym bardzo często się spotykam, to brak ustalenia celów albo błędnie, źle postawione cele.
bardzo często spotykam się z tym, że w dalszym ciągu, mimo już tak głośno, wszyscy już wiele osób o tym mówi, to w dalszym ciągu spotykam się z tym, że sprzedawca, konsultant, telemarketer dostaje cel w postaci wykonania 50 na przykład telefonów do klientów. Jest to kolosalny błąd, tak? Ponieważ tak postawiony cel, czyli wykonanie 50 telefonów do klientów, jaka jest trudność w realizacji tego celu? Czymże jest trudne wykonanie 50 telefonów do klientów? To wystarczy wziąć telefon i zadzwonić, tak? Potem dochodzi do takich absurdów, że siadając ze sprzedawcami gdzieś tam na słuchawkach, słyszę rozmowę konsultanta. Dzień dobry, dzień dobry. Jak dojdzie, to jeszcze jest OK, a nieraz jest tak, że wybiera numer i słyszy tak, słyszymy. Pierwszy sygnał, drugi sygnał, uff, nie odebra, nie? Ale połączenie wykonane, tak? No ma być 50, będzie 50, więc to jest pierwszy kolosalny błąd, czyli brak postawienia celów albo te cele źle postawione. Naszym celem nie może, nigdy nie może być liczba wykonanych telefonów do klientów. Te cele muszą być bardziej wymierne. Jak te cele bardziej wymiernie stawiać? W jaki sposób? Ja wykorzystuję do tego takie narzędzie, no Państwo widzą, drabinka jaka jest, każdy widzi. Drabinkę celów, tak? Tak to narzędzie się nazywa. Drabinkę celów w rozmowie telefonicznej. I aby z tej drabinki korzystać, to też zaproszę Państwa do takiego eksperymentu, aby też sobie na własnym przykładzie takie spróbować przykłady od razu przygotować. W pierwszym kroku, jeśli chodzi o drabinkę celów, przygotowujemy cel maksymalny, ten cel maksimum. Cel maksimum to jest taki, wiecie, taki najbardziej sexy, taki najbardziej, który nas kręci. Taki, że bierzemy telefon, wykonujemy go, osiągamy cel maksimum i mówimy wow, tak, chcę więcej, jeszcze bardziej, jeszcze więcej takich celów chcę osiągać na co dzień. Więc w moim przypadku na przykład to byłoby zaproponowanie klientowi i dopięcie w ogóle już całego procesu, na przykład długiego procesu rozwojowego w firmie. Czyli dzwonię do klienta i takim celem maksymalnym, który chciałbym osiągnąć, to to, żeby klient powiedział: OK, panie Jarku, podoba mi się to, chcę to, współpracujmy przez na przykład 6 miesięcy, niech pan przygotuje jakiś pomysł, co możemy przez ten czas zrobić. Więc to jest taki, wiecie, taki mega atrakcyjny cel, który możecie zrobić. Państwo, którzy kontaktujecie się z klientami, albo sprzedajecie usługi, albo produkty, nie wiem, jeżeli to są usługi reklamowe na przykład, bo taki temat się pojawił, no to tutaj też zobaczcie, tak? Na przykład, nie wiem, podpisanie umowy długotrwałej współpracy, nie wiem, na powierzchnię reklamową na przykład, gdzieś tam w prasie, czy spoty reklamowe w radio. Więc jakby pod kątem tego, jaki ten cel sobie wybierzecie, on musi być naprawdę mega atrakcyjny, taki, żeby wam się chciało go chcieć zrealizować. Jeżeli macie Państwo jakieś nietypowe, wam się wydaje, branże, produkty, usługi, co do których macie wątpliwość, jak te cele tutaj moglibyśmy sobie postawić, to piszcie na czacie, na bieżąco się będziemy do tego oczywiście odnosić. Więc w pierwszym kroku ustalamy cel maksimum. W drugim celu, w drugim kroku, wykorzystując drabinkę celów, ustalamy cel minimum. Cel minimum to jest taki cel, którego osiągnięcie nie powoduje u nas takiego poczucia straty zmarnowanego czasu. Błędnym celem, tak już od razu, jak mogę Państwa przestrzec przez pewnymi błędami, to błędnym celem jako cel minimum jest wysłanie propozycji klientowi na maila. To jest błąd, tak? To nie może być celem minimum, ale celem minimum może być na przykład wysłanie propozycji klientowi na maila i umówienie się od razu na kolejny kontakt. Panie Jacku, ja wysyłam w takim razie tą propozycję, o której rozmawiałem przed chwileczką, do pana na maila i pozwolę sobie zadzwonić, nie wiem, za 2 dni, no mamy teraz środę, więc w piątek jest godzina 11:30, co 11:30 w piątek ja zadzwonię i zapytam, co pan o tej propozycji sądzi. Wówczas to jest cel, który coś nam daje, tak? Ponieważ mamy otwartą drogę do dalszego kontaktu. Samo wysłanie maila nic nam nie daje. Dlaczego? No,
Maile niestety mają pewną ułomność, którą nie mają telefony, a mianowicie mail lubi nam gdzieś tam wpaść do spamu. I cóż, że wyślemy klientowi propozycję, super, pięknie przygotowaną prezentację, czy cokolwiek innego, jak może się zdarzyć, że klient się z nią nie zapozna. Dlatego ta propozycja kontaktu, ona też powinna być dosyć bliska. To nie może być za miesiąc, to nie może być, nie wiem, za dwa tygodnie, czy za tydzień. Dwa dni maksymalnie. Jutro dla niektórych klientów to może być za dużo, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jutro jest najbardziej zapracowanym dniem w tygodniu, więc niektórzy słowa jutro bardzo się boją, więc na przykład dwa dni. Ten dwudniowy termin, on jest taki bezpieczny, bo on jakby też daje pewien bufor klientowi do tego, żeby się zapoznać. Jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę od razu, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale używam słowa propozycja. Kiedy rozmawiacie z klientem, bardzo Was proszę, wyrzućcie do kosza słowo oferta. Oferta jest bardzo źle odbierana przez mózgi naszych klientów i od razu oferta kojarzy się ze sprzedażą. Propozycja jest rozwiązaniem bezpieczniejszym. W takim sensie, że nie generuje w mózgu klienta od razu odruchów obronnych. Propozycja, rozwiązanie, wybierzcie sobie takie, które jest Wam bliższe, jest dla Was naturalne, ale oferta, proszę, wyrzucajmy do kosza. Oczywiście tam, gdzie jest na przykład zapytanie ofertowe, no to tego nie przeskoczymy, bo tak się po prostu nazywa ten proces. Ale tam, gdzie rozmawiamy w luźnej rozmowie o propozycjach dla klientów, o rozwiązaniach dla klientów, to używajmy właśnie bardziej takich rozwiązań, ale na pewno nie oferta. Więc jako cel minimum, to jest taki cel, który nie będziecie mieć poczucia, że rozmowa spełzła na niczym. To może być albo wysłanie propozycji, umówienie na kontakt, to może być zebranie informacji, to może być ustalenie z rozwiązań, z których klient obecnie korzysta, szczególnie z rozwiązań konkurencyjnych. To może być ustalenie kontaktów do osoby decyzyjnej w firmie. Więc ważne jest to, żeby ta rozmowa nie kończyła się niczym, bo jak zakończy się niczym, to mamy poczucie straty, a to nas bardzo mocno później pcha w dół. Między celami maksimum a minimum są też, jak widzicie, gwiazdkami oznaczone cele pośrednie, czyli takie, które pozwolą nam po tej drabince się poruszać, albo w dół, albo w górę. To są takie cele, które są pomiędzy, jak mówiłem o tym swoim celu, na przykład duży projekt, tak, 6-miesięczny, no to mniejszym celem może być jednorazowe warsztaty, na przykład dla grupy dwudniowe, dla 10 grup w firmie. Jeszcze mniejszym może być jednorazowe warsztaty dla jednej grupy na przykład. Jeszcze mniejszym rozwiązaniem może być coś innego. Książka na przykład, tak? Czy warsztaty online, które można zrealizować. Więc u Państwa też zerknijcie, w jaki sposób możecie przygotować sobie właśnie te cele, żeby po drabince się poruszać. I przygotowując taki pakiet, zobaczcie, co się dzieje, kiedy siadamy z klientem przed telefonem. Zaczynamy dzwonić i wiemy, o czym chcemy rozmawiać. Jeżeli on powie, nie, panie Jarku, to jest za dużo, to jest za duży okres, 6 miesięcy, to jest w ogóle jakiś kosmos, no to mamy przygotowaną alternatywę. Wiemy, w jaki sposób już z tych rozwiązań mniejszych z klientem rozmawiać. Mogą się u Państwa teraz pojawić dwa pytania. Jeżeli one się pojawiły, to całkiem naturalne, a mianowicie pierwsze z nich to, ile tych celów pośrednich powinno być, a drugie, jak po tej drabince się poruszać, czy lepiej z dołu w górę, czy lepiej z góry w dół. Otóż w przypadku pierwszego pytania, ile, to zależy. To też zależy od Państwa, jakie macie możliwości. Im więcej oczywiście tych możliwości manewru jest, tym fajniej, ale oczywiście też proszę nie popadać w skrajności, żeby to było, nie wiem, 20. Tak optymalnie to jest 5 do 10, 3 w tych granicach, 3, 5, 10, maksymalnie to jest coś, co więcej jak 10 raczej nie zdarzyło mi się spotkać, ale 3, 5 to są takie, które są najbardziej bezpieczne, bo też klient nie wszystko zapamięta, a im więcej rzeczy mu powiemy, tym to prawdopodobieństwo, że gdzieś ta informacja zginie, jest niestety duża. Jak po drabince się poruszać? Drugie pytanie. No to też zależy, tak? To też zależy od Państwa. Mnie łatwiej, i ja wybieram tą opcję, poruszać się z drabinki w dół, tak? Czyli
strzelać z tego górnego C i rozmawiać, bo to też jest takie rzucenie takiej dużej propozycji, co też jest taki element weryfikujący klienta, tak? Zobaczymy, jak on reaguje, czy go to przeraża, czy korzysta z takich rozwiązań, czy w ogóle ma przestrzeń do tego i czasową, i budżetową. Więc mnie łatwiej jest poruszać się z góry na dół. Jeżeli dla kogoś z Państwa łatwiej będzie wchodzić po tej drabince do góry, czyli zaczynać od mniejszych rozwiązań i dokładać coraz więcej, albo wykorzystując czy cross-selling, czy upselling, wykorzystując te rozwiązania i wspinać się po drabince, to też będzie dobrze. Plusem jest to, że to musi być Twoje. To musi być Twoje rozwiązanie, w którym czujesz się dobrze, w którym jesteś naturalny, bo jeżeli będzie to sztuczne, to klient natychmiast to poczuje. Zadanie dla Państwa, dla chętnych, proszę przygotujcie sobie na spokojnie po naszym dzisiejszym spotkaniu dla Waszych rozwiązań, dla Waszych produktów, dla Waszych usług taką drabinkę, po której będziecie się chcieli poruszać. Jeżeli będziecie chcieli ją sobie omówić, skonsultować, ja zostawię na koniec kontakt, oczywiście do tego kontaktu zapraszam, chętnie też sobie przez to narzędzie z Wami przejdę w przypadku Waszych konkretnych przypadków produktów i rozwiązań. Drugi błąd, który popełniamy, to pytanie o czas na rozmowę, czyli w niewłaściwy sposób pytamy klientów o to, czy może rozmawiać. Państwo, jak pewnie odbieracie telefonów, bo ja się też często z tym spotykam, bardzo często słyszę jedno. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, dzwonię do Pana z firmy takiej, takiej. Czy może Pan rozmawiać? No to jest najgorsze rozwiązanie, które może być, tak? Ponieważ zadając takie pytania od razu w dużej części zamykamy sobie drogę. Po pierwsze, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy w ogóle pytać klienta. I tutaj zasada jest jedna i tutaj do tej zasady gorąco Państwa zachęcam, bo to ona też ułatwia i upraszcza bardzo mocno. Pytamy o klienta o czas na rozmowę tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy dzwonimy do klienta na telefon komórkowy. Kiedy dzwonimy do klienta na telefon stacjonarny, zakładamy, że jest on przy biurku, tak? Czyli jest dostępny. Jeżeli nie może rozmawiać, to nie odbierze, a jak odbierze stacjonarny i coś tam robi, bo odruchowo odbierze albo ma taki zwyczaj i nie będzie mógł rozmawiać, to wtedy sam nam o tym powie. Ale w przypadku telefonów stacjonarnych możemy sobie odłożyć na bok to pytanie i od razu przejść do tego, w jaki sposób i po co do niego dzwonimy. Natomiast warto na pewno klienta zapytać o to, kiedy dzwonimy na telefon komórkowy, bo w związku z tym, że telefony komórkowe no, teraz są wszędzie, tak, i one są dostępne wszędzie i zabieramy je wszędzie najczęściej, więc też no, można klienta zastać w jakiejś no, mało komfortowej sytuacji, rzekłbym. Więc wówczas warto to pytanie zadać. Tylko jak to pytanie zadać? Na pewno proszę zapomnieć i zapomnijcie Państwo o właśnie wszelkiego rodzaju pytaniach zamkniętych. Zadając pytanie, czy może Pan rozmawiać, zwiększamy prawdopodobieństwo tego, że usłyszymy od klienta odpowiedź nie. Narażamy się na takie ryzyko, że klient nam powie nie. Tym bardziej, że może być tak, że to jest 9. telefon w ciągu ostatniej godziny, tak, który odbiera. Więc jeśli chodzi o to, jak te pytania zadać, ja stosuję inne, a mianowicie stosuję takie pytania, które są bardziej otwarte, a jednocześnie powodują, że mózg klienta inaczej reaguje. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że jesteście klientem i odbieracie kolejny telefon, który zaczyna się: dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, dzwonię do Pani z firmy Orange, czy może Pan rozmawiać? Automatycznie, najczęściej nasz mózg podpowiada odpowiedź nie, nie mam czasu. Nie, nie jestem zainteresowany. Korzystam już z innych rozwiązań. Gdyby to pytanie zadać inaczej, zaraz je sobie wpleciemy w rozmowę, więc ono jeszcze będzie bez żadnego kontekstu, ale ja wolę wykorzystywać i bardziej lubię wykorzystywać pytanie w stylu: Panie Marku, jaka jest szansa na rozmowę? Panie Marku, jaka jest szansa, abym Panu teraz o tym opowiedział? Bądź bardziej pytanie sugerujące: Panie Marku, rozumiem, że to jest dobry moment na rozmowę.
Tak, czyli takie bardziej stwierdzenie, sugestia. Jak zaraz Państwu pokażę, jak to wpleciemy w rozmowę, to też to nabierze troszeczkę innego kształtu. Ale to jest pewien klocek, pewien element, z którego ta nasza rozmowa się składa. Element, ale bardzo ważny element. Bo im więcej tych kroków na początku, które utrudniają nam umówienie się z klientem, wyeliminujemy, tym lepiej dla nas. Im więcej tych małych klocków złożymy, tym to prawdopodobieństwo, że o 84% nasza skuteczność wzrośnie, jest coraz większe. Jak pytać? Ja stosuję rozwiązania takie, o których mówiłem, czyli jaka jest szansa na rozmowę, jaka jest szansa, bym panu o tym teraz opowiedział, albo rozumiem, że to jest dobry moment. Dlaczego stosuję to pytanie, rozumiem, że to jest dobry moment? Bo ono jest takim wstępem też do innego zabiegu, który można wykorzystywać, a mianowicie do pozornego wyboru. Klienci lubią mieć wybór. Część z Państwa pewnie niejednokrotnie spotkała się z tym, że gdzieś tam podpisując jakąś umowę, mogli Państwo otrzymać pytanie, no to Panie Jarku, to zechce Pan się zapoznać z warunkami gwarancji teraz, czy dopiero jak podpisze Pan umowę? Tak, czyli zobaczcie, już wszystko zmierza do tego, że klient jest przyzwyczajony do tego, że jednak będzie podpisana umowa, tak? Panie Marku, no chce Pan skorzystać z wariantu za 5 tysięcy czy za 10? Klient nie zastanawia się nad tym, czy w ogóle chce skorzystać, tylko z którego wariantu skorzystać. Tak samo jest w przypadku pytania o czas na rozmowę. Ja stosuję tutaj kolejne zdanie, które chciałbym się z Wami podzielić. Panie Marku, potrzebuję 2-3 minuty, żeby Panu powiedzieć, po co dzwonię, a potem Pan sam zdecyduje, czy warto dalej ze mną rozmawiać. Proszę zobaczyć, jakie to jest bezpieczne. Potrzebuję 2-3 minuty. Czymże jest 2-3 minuty, kiedy klient już wie, jest przygotowany, o, 2-3 minuty, dobra, jest to już takie do wytłumaczenia przez jego mózg, jestem w stanie to poświęcić. Potrzebuję 2-3 minuty, aby Panu powiedzieć, po co dzwonię, a potem Pan sam zdecyduje, czy warto dalej ze mną rozmawiać. Znowu przenosimy odpowiedzialność i decyzyjność na klienta. Kliencie, będziesz chciał rozmawiać? Będziesz rozmawiał. Nie będziesz chciał rozmawiać? To powiedz, że nie. I ja to akceptuję. Bo skoro Ci o tym mówię, to biorę również pod uwagę ten wariant. Klienci niesamowicie fajnie reagują na to zdanie, bo bardzo rzadko je słyszą. Skoro bardzo rzadko je słyszą, to ich mózgi nie są jeszcze przyzwyczajone do tego, że no, to zdanie jest używane w jakimś celu, tak, aby przykuć uwagę klienta, aby to rozwiązanie, aby to, ten początek rozmowy z klientem wyglądał zupełnie inaczej. Tak, czyli pytania, jaka jest szansa na rozmowę, jaka jest szansa, żebym o tym opowiedział, bądź rozumiem, że to jest dobry moment, jeśli chodzi o pytanie, takie zdanie sugerujące, bądź wykorzystanie właśnie wyboru, który dajemy klientowi. Panie Marku, to proszę dać mi 2-3 minuty, ja powiem, po co dzwonię, a potem i tak Pan sam zdecyduje, czy warto dalej ze mną rozmawiać. Tak, jeżeli jest sytuacja taka, że klient na początku jeszcze się broni, to potem słysząc ten pozorny wybór, tutaj już ten opór po stronie klienta jest mniejszy. Plusem jest to, że jest to rozwiązanie, które jest bardzo dobrze odbierane przez mózg naszego klienta. Tutaj nie ma takiego poczucia nachalnej sprzedaży, mocnej ingerencji, mocnego komunikatu, zastosowania jakichś zabiegów manipulacyjnych, ponieważ jest to rozwiązanie, które mózgi naszych klientów odbierają bardzo, bardzo ciekawie. Więc pierwszy błąd – cele, drugi – pytanie o czas na rozmowę. I trzeci błąd, który popełniamy, no to to, co dzieje się niesamowicie. Zresztą miałem, czekając na, przygotowując się do spotkania z Państwem, dzisiaj właśnie doświadczyłem właśnie tego, a mianowicie sprzedaż od pierwszej minuty. Dzwonił do mnie jeden z telekomów. Dzień dobry, nazywam się Anna, już nie pamiętam, jak Pani nazwała. Dzwonię do firmy X, nie chcę tutaj im robić czarnego PR-u. Dzwonię do Pana, ponieważ jest Pan właścicielem firmy i tutaj no, mam świetną ofertę.
Nie dość, że światłowód, to jeszcze dodatkowo możemy panu przenieść telefony komórkowe. Na każdy telefon dostanie pan jeszcze 15 zł netto rabatu, a jeżeli tych telefonów będzie więcej niż 5, to dodatkowo możemy ten rabat jeszcze powiększyć. Ja nie zdążyłem nawet, słuchajcie, się ogarnąć, o co chodzi, kto to do mnie dzwoni i po co, a już pani zaczęła mnie bombardować sprzedażą. Co się dzieje w mózgu? Dzieje się to, co się dzieje. Słuchajcie, podam wam taki przykład, jak część z państwa może jeszcze ogląda filmy w telewizji, część może już nie, a jeżeli jeszcze już tego nie robi, to pewnie kojarzy takie zjawisko, że wyobraźcie sobie, siedzicie, oglądacie film w telewizji i nagle znienacka, zresztą jak to zwykle bywa, pojawiają się niezwykle atrakcyjny blok reklamowy. Tak, tutaj film, a tu ciach, reklamy. Gdybym zadał Państwu teraz pytanie, co wówczas najczęściej robicie bądź robiliście, kiedy te reklamy w telewizji się pojawiły, to pewnie część z Was odpowiedziałaby, że zmienia kanał, pójdzie sobie zrobić coś do picia, odbierze telefon, oddzwoni, bo ktoś dzwonił wcześniej, więc jest czas, żeby teraz oddzwonić, zobaczę, co tam na innych kanałach się dzieje, pójdę, nie wiem, na przerwę hydrauliczną sobie zrobię jakąś, tak? Więc tych odpowiedzi pewnie byłoby jeszcze więcej, ale to są te, które pojawiają się najczęściej. I to wszystko prawda, tak? Bo tak jest, że faktycznie włączały się reklamy, ciach, pojawiała się reakcja. Ale wiecie, to wszystko jest prawdą, ale to są takie działania, które są determinowane przez świadomą część naszego mózgu. Nasza część świadoma mówi, to słuchaj, teraz jest przerwa reklamowa, chciało ci się pić, idź sobie zrób herbatkę. No to teraz, wiesz co, jest przerwa reklamowa, dzwoniła teściowa, oddzwoń. Czas na przerwę hydrauliczną, idź na powietrze, czy tam na cokolwiek innego. To wszystko prawda, tylko jest, to są komunikaty i takie odruchy, które są podpowiadane właśnie przez tą część świadomą. Niemniej jednak, tło jest dosyć głębsze, tak? Ponieważ powód, który jest generowany, który jest u podstaw jakby tego działania, no mieści się w części nieświadomej naszego mózgu, która wysyła zupełnie inny komunikat. Włączają reklamy, mózg nieświadomy mówi, uważaj, teraz będą ci coś sprzedawać, więc reaguj, broń się, działaj, tak? Mózgu świadomy, co nam podpowiesz? Herbata, dobra, zmień kanał, dobra, przerwa hydrauliczna, dobra, oddzwoń telefon, dobra. Zobaczcie, w pierwszym odruchu tak działamy, tak? Ale to, co się dzieje w głowie u nas, to jest dokładnie to samo, co się dzieje w głowie u naszych klientów. Kiedy dzwonimy do klienta i zaczynamy sprzedawać od pierwszej minuty rzeczy, proszę do mnie nie dzwonić, skąd pan ma mój numer, tak i tysiąc innych rzeczy, które gdzieś tam u klientów w głowie się pojawiają. Właśnie te zabiegi, o których teraz będę chciał wam powiedzieć, one mają spowodować, że ten taki element, który jest takim zapalnym ogniwem, który odpala klienta i po czym klient mówi nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, albo się rozłącza w ogóle i rzuca słuchawką, no to jest możliwość, żeby zdecydowanie to obejść. Jak to zrobić? Ano teraz właśnie chciałbym Państwu powiedzieć, bo to jest niezwykle ważny element. Kiedy dzwonimy i zaczynamy od razu startować z naszej propozycji, z naszą propozycją, a jeszcze jak startujemy z ofertą, tym słowem, które mówiłem, że dodatkowo odpala nasz mózg, tak, to tym bardziej trudniej nam potem przez ten element przejść. Co zrobić? A mianowicie do tego wykorzystuję tak zwane dźwignie. Dźwignie na dobry start do rozmowy. Ja dźwignię kojarzę ze szkoły podstawowej, ponieważ pamiętacie dźwignię, nie? Że mała siła, a efekt niesamowity, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzia. I tak sobie pomyślałem, że ta dźwignia to jest dokładnie coś takiego, co to samo działa w rozmowach telefonicznych. To samo działa w sprzedaży telefonicznej. Ja przywiozłem dzisiaj do Was jedną z dźwigni,
pierwszą, tak zwaną dźwignię wartości, dźwignię, która jest najprostsza, najłatwiejsza do opanowania. Tych dźwigni jest oczywiście więcej i chętnie będziecie mieć okazję, żeby Państwo się z tym zapoznać, ale ja dzisiaj chcę powiedzieć o jednej, o pierwszej z nich, o dźwigni wartości. Składa się ona z czterech kroków. Od razu też muszę zaznaczyć to hasło wartości. Co to są wartości? Wartości w rozumieniu tej dźwigni no, mają wydźwięk bardzo, bardzo prosty, nie taki rozbudowany, jak nieraz mówimy o wartościach, czym się kierujemy w życiu. Tak? Tutaj mówimy o bardzo prostym wykorzystaniu wartości w sensie korzyści klienta, korzyści, które mamy dla klienta, czyli to, co możemy klientowi zaproponować, co możemy mu dać, aby miał z tego realną wartość. Oczywiście to, co możemy mu dać i to, jaką wartość i z czego będzie miał, to jest również coś, co powinniśmy wcześniej przygotować. Na marginesie tutaj dodam, słuchajcie Państwo, że jeśli chodzi o te wartości, o korzyści, no to też są pewne grupy korzyści, które na klientów działają. W przypadku klienta indywidualnego, jeżeli sprzedajecie rozwiązania, produkty, usługi dla klienta indywidualnego, w sensie dla zwykłego Kowalskiego, to tych grup korzyści jest aż 7. W przypadku klientów biznesowych tych grup korzyści jest 5. Pokrótce, szybko teraz tak, bo zerknę na zegarek, mamy czas jeszcze, więc chętnie o tym wspomnę, bo te wartości są dosyć ważne, te korzyści, te grupy korzyści są dosyć istotne. W przypadku klienta biznesowego, jeżeli sprzedajecie usługi dla klienta bądź produkty dla klienta biznesowego, to pierwsza grupa korzyści, która najczęściej nam przychodzi, to jest zysk, nie? Kasa. To ile realnie klient zyska na tym, że będzie z nami współpracował? Ile może na współpracy z nami zarobić. Druga grupa korzyści to jest oszczędność czasu, tak? Czyli ile tego czasu może zaoszczędzić. I od razu mówiąc o zysku pieniędzy i oszczędności czasu, znowu, wiecie, bo w telefonach diabeł tkwi w szczegółach bardzo często, więc to jest kolejny szczegół, na który chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy mówimy o pieniądzach, kiedy mówimy o takich korzyściach finansowych, zawsze używajmy słowo zysk, a nie oszczędność. Spotykam się z tym, że ktoś mówi, korzystając z mojego rozwiązania, oszczędzi Pan 5000. Pewnie też się z tym spotykaliście Państwo nieraz. Zysk. Zyska Pan 5000. Dlaczego zyska Pan 5000, a nie oszczędzi? Ponieważ najczęściej oszczędzanie pieniędzy, oszczędzanie klientom kojarzy się z zaciskaniem pasa. Muszę z czegoś zrezygnować, żeby te 5000 zaoszczędzić. A zupełnie inaczej znowu mózg odbiera komunikat, zyska Pan 5000. Jeśli chodzi o czas, jest dokładnie tak samo. Dlaczego nie mówimy, zyska Pan godzinę? No bo nie może Pan zyskać godziny. Doba ma tylko 24 godziny i nie będzie miała więcej, ale może Pan tą godzinę oszczędzić. I dla mózgu znowu ten komunikat jest łatwiejszy do przyswojenia. Oszczędzę godzinę, fajnie. Te godziny mi gdzieś tam uciekają i w przypadku czasu nie ma tego takiego zgrzytu w mózgu klienta. W przypadku pieniędzy ten zgrzyt jest, kiedy mówimy oszczędność. Dlatego oszczędność czasu, zysk pieniędzy. Prestiż, trzecia grupa korzyści dla klienta biznesowego. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo rozumiane tak, jak je rozumiemy. I korzyść taka, która bardzo mocno na klienta biznesowego działa, czyli wygoda. Mówię na nią czasem święty spokój. Tak? Czyli to rozwiązanie, które mam dla Pana, daje Panu święty spokój. Wszystko przejmuję ja. Tak? Gdy pojawią się jakieś sytuacje, które trzeba będzie interweniować, to ja jestem od tego, jestem osobistym Pana konsultantem, opiekunem tego produktu, więc ja to wszystko biorę na siebie. Jesteście osobami, które prowadzą biznesy. Sami dobrze wiecie, gdyby udało się znaleźć rozwiązanie, które choć w części odciążyłoby nas, gdyby ktoś choć kawałek z tego tortu nam odjął, to jak to zupełnie inaczej wygląda i jakie jest to atrakcyjne, jak to może być atrakcyjne dla naszych klientów. Zysk, oszczędność, prestiż, bezpieczeństwo, wygoda to w przypadku klientu biznesowego. W przypadku klienta indywidualnego dochodzą jeszcze dwie dodatkowe, oprócz tych 5, a mianowicie zdrowie, tak? Bo dla klienta indywidualnego ważne jest to zdrowie, więc jeżeli mamy produkt, w którym możemy wykorzystać korzyść pod tytułem zdrowie, to warto to robić.
I jest siódma grupa korzyści dla klienta indywidualnego, mówię ją na samym końcu, bo zachęcam ją do wykorzystywania w ostateczności. W ostateczności, bo niesie ona ze sobą bardzo duże ryzyko. Dlatego mówię o niej na końcu. Tą grupą, siódmą grupą korzyści dla klienta indywidualnego jest rodzina. Jeżeli nieumiejętnie będziemy wykorzystywać tą korzyść, to może to zostać odebrane przez klienta jako taki, wiecie, cios poniżej pasa. Tak? Jak nieraz słyszałem, słuchajcie, to aż mi się krew burzyła, kiedy słyszałem, jak sprzedawca ubezpieczeń rozmawia z swoim klientem i mówi, to co, nie zależy panu na rodzinie, tak? Nie zależy panu na żonie. To jest tak nieumiejętne wykorzystanie tej grupy korzyści i ja będąc klientem natychmiast bym tą rozmowę zakończył, tak? Bo to jest bardzo mocno inwazyjne, manipulacyjne i takie no, poniżej pasa już. Więc pięć grup korzyści w przypadku klienta biznesowego, dodatkowe dwie w przypadku klienta indywidualnego. Więc tutaj w przypadku wartości mówimy właśnie o tych korzyściach. Ja zaraz Wam powiem, jak to wygląda na przykładach, to też zobaczycie Państwo, jak te wartości wykorzystać. W dźwigni wartości, w pierwszym kroku uzasadniamy kontakt z klientem oraz jego formę. W jaki sposób? No na przykład, dzień dobry Pani Aniu, dzwonię do Pani, ponieważ znalazłem do Pani numer na Państwa stronie internetowej. Dlatego dzwonię. Więc jakby to jest od razu informacja, skąd mam kontakt. Pani Aniu, dzwonię do Pani, ponieważ dostałem telefon od Pana, od jednego z moich klientów. Dzwonię do Pana, ponieważ znalazłem Pana numer na portalu LinkedIn na przykład. Warto tą dźwignię rozpocząć właśnie od takiego komunikatu. Skąd mam kontakt? Skąd ten telefon mam? Bo to automatycznie, zobaczcie, upraszcza nam dalsze kroki, bo już zamyka u klienta w głowie pytanie, które może się pojawiać. A skąd ma Pan do mnie numer? Skoro mówimy o tym na samym początku, to od razu mamy tą sprawę załatwioną, więc już automatycznie mózg klienta, który gdzieś ten nieświadomy, który tam czuwa, uważaj, będą sprzedawać, pozbywamy go jednego z koronnych argumentów, tak? Czyli pytania, a skąd ma Pan do mnie telefon? Więc uzasadnij kontakt, uzasadnij formę, dzwonię do Pana, ponieważ dzwonię do Państwa, jeżeli dzwonimy do firmy, to dzwonię do Państwa, bo znalazłem Państwa numer na stronie internetowej, tak? Często jest tak, że dzwonimy, nie wiem, na sekretariat czy do osoby już bezpośrednio na LinkedInie. Fajnie można te kontakty znaleźć i kontaktować się już bezpośrednio z osobami, które odpowiadają za obszar w firmie, który nas interesuje. Więc w pierwszym kroku uzasadniamy kontakt z klientem oraz jego formę. W drugim kroku tutaj podajemy właśnie tą realną wartość, czyli z katalogu korzyści, który przygotowujemy sobie wcześniej i do tego Was Państwo, drodzy, zachęcam. Aby przed każdą rozmową z klientem, kiedy siadacie i chcecie to zrobić na nowo, inaczej, spróbować to zrobić inaczej, przygotować sobie grupy korzyści w każdej z tych grup, o których mówiłem wcześniej, w każdej z tych kategorii. Czyli dla klienta biznesowego w pięciu. Zysk, oszczędność, prestiż, bezpieczeństwo, wygoda. Po co w pięciu? Ano po to, że rozmawiając z klientem mamy przygotowany, gotowy materiał, do którego się możemy odnieść. Jeżeli uderzymy, wyrzucimy na stół korzyść związaną, nie wiem, z czasem, a klient mówi, proszę Pana, ja to mam czasu tyle, że ho-ho, bo jestem na emeryturze, więc ja temu biznesowi mogę poświęcać ile chcę czasu, no to klient nam wytrąca argument, ale mamy cztery inne grupy korzyści, do których możemy się odwołać, aby zareagować. I lepiej, jeżeli to mamy przygotowane wcześniej, bo jeżeli nie przygotujemy tego wcześniej, to zaczynamy szyć. Jak zaczynamy szyć na żywo, to zawsze jest to ryzyko, że coś nam się może pojawić takiego. Coś może się wykrzaczyć, coś może pójść nie tak. Więc jeśli chodzi o to, w jaki sposób to wykorzystać, najlepiej przygotować sobie wcześniej. Tak? Czyli przygotowujemy grupę korzyści i tutaj tą realną wartość wykorzystujemy. Jak to wpleść? Dzień dobry Pani Aniu, dzwonię do Państwa, ponieważ znalazłem numer na Państwa stronie internetowej i chciałbym porozmawiać o tym, w jaki sposób mogą Państwo oszczędzić nawet 5 godzin w tygodniu na fakturowaniu klientów. Zobaczcie. Dzwonię
skąd mam telefon, po co? Po to, żeby dać korzyść, żeby pokazać, w jaki sposób możecie Państwo oszczędzić 5 godzin na fakturowaniu klientów. Tutaj nie ma sprzedaży. Nie dzwonię, bo mam super program fakturowy, który zautomatyzuje Wam program, bo to byłaby sprzedaż. Dzwonię po to, aby porozmawiać, w jaki sposób możecie oszczędzić nawet 5 godzin w tygodniu. Warto tą realną wartość jeszcze domknąć i umieścić w ramach czasowych, tak? Czyli dzwonię do Państwa, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób zaoszczędzi Pan nawet 5 godzin w tygodniu na fakturowaniu klientów już od najbliższego miesiąca, tak? Czyli żeby pokazać, że ta korzyść, ta wartość, którą dajemy realna, ona jest osiągalna już tutaj, już blisko, nie za rok, nie za tam kwartał, tylko już od najbliższego tygodnia, od najbliższego miesiąca, w zależności od tego, jakie możliwości daje Wasz produkt bądź usługa, tak? Bo jeżeli jest to, nie wiem, rozwiązanie abonamentowe, to pewnie ono ma jakiś początek startu. Ale samo założenie jest takie, że w trzecim kroku domykamy też to w pewnych ramach czasowych. I w czwartym kroku w przypadku dźwigni wartości pytamy klienta o czas na rozmowę, ale pytamy w taki sposób, w jaki już powiedziałem Wam wcześniej. Czyli jak taka rozmowa wyglądałaby w takim razie od początku do końca. Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Pudełek. Dzwonię do Państwa, ponieważ numer telefonu znalazłem na Państwa stronie internetowej. A chciałbym porozmawiać o tym, w jaki sposób możecie Państwo oszczędzić nawet 5 godzin w tygodniu na fakturowaniu klientów. Jaka jest szansa, abym teraz z Państwem o tym porozmawiał? Tak? Zobaczcie, jest domknięcie. Jaka jest szansa? I nawet jeżeli klient powie, nie ma osoby, my korzystamy z rozwiązań fakturowych, dobrze, to proszę dać mi 2-3 minuty, ja powiem, po co dzwonię, tak konkretnie, a potem Pani sama i tak zdecyduje, czy warto dalej ze mną rozmawiać, czy nie. I po tym domknięciu bardzo rzadko już się zdarza, że klient mówi, nie. Najczęściej słyszymy i słyszę, dobrze, to proszę mówić. Jedno założenie, kiedy mówię klientowi, potrzebuję 2-3 minuty, to potrzebuję 2-3 minuty i korzystam z 2-3 minut. Jeżeli potrzebuję więcej czasu, to na tym etapie muszę to powiedzieć. Potrzebuję 5 minut, żeby Panu o tym opowiedzieć, a potem Pan sam zdecyduje. Do 10 minut te rozmowy, ta propozycja rozmowy do 10 minut, one są takie jeszcze zdatne do przyjęcia przez klienta. Powyżej już klient zaczyna ten czas liczyć, tak? Czyli w tym pierwszym odruchu przygotujcie sobie właśnie taki pakiet najważniejszych informacji, które chcemy klientowi powiedzieć, aby zmieścić się w tym czasie. Tutaj również można zastosować rozwiązanie. To w takim razie chciałbym się z Państwem spotkać, na krótkie 10-minutowe spotkanie, aby pokazać to rozwiązanie, tak? Kiedy umawiamy spotkanie. A potem i tak Pani sam zdecyduje, czy warto dalej ze mną będzie rozmawiać, czy nie. Ta propozycja spotkania, ona bardzo często też jest takim elementem, który jest właśnie elementem też wywierania wpływu społecznego. O wpływie społecznym ci z Państwa, którzy czytali, to wiecie, ci, którzy nie, to gorąco zachęcam do Roberta Cialdiniego, Wywieranie wpływu na ludzi. I Roberta Cialdiniego, Preswazja, to dwie takie pozycje, które moim zdaniem na półce każdego sprzedawcy, handlowca, menadżera sprzedaży, dyrektora, właściciela firmy, no raczej powinny się znaleźć, przeczytane od deski do deski i pokolorowane, tak jak lubicie. Ponieważ kiedy proponujemy takie rozwiązanie, to ja właśnie proponuję spotkanie, krótkie 10-minutowe spotkanie, aby opowiedzieć Państwu o tym rozwiązaniu. Jeżeli klient nam powie nie, to mamy argument. No dobrze, to ja może teraz to w takim razie chociaż 2 minuty teraz opowiem, a potem Pani sama zdecyduje, czy warto się spotkać. Zobaczcie, schodzimy, znowu poruszamy się tak jak po tej naszej drabince. Trudniej jest już klientowi ponownie nam odmówić, tak? Kiedy już nam raz odmówił spotkania, to trudniej jest mu znowu powiedzieć, no dobra, nawet dwie minuty nie chcecie posłuchać, tak? Jeżeli będzie coś mocno takie silne u klienta, że on powie nam nie, to pewnie tak będzie. I tacy klienci się zdarzą, ale naszym zadaniem jest zwiększanie bądź zmniejszanie prawdopodobieństwa, że takie sytuacje będą miały miejsce bądź nie, a taki zabieg właśnie nam to gwarantuje. Dlatego 4 kroki.
Pierwsze, uzasadniamy kontakt, podajemy wartość, zamykamy ją w ramach czasowych i pytamy o czas na rozmowę, ale w sposób taki, jaki Państwu proponuję, aby właśnie nie generować takich dodatkowych, niepotrzebnych odruchów i reakcji w głowie klienta. Zachęcam do tego, żeby spróbować przygotować właśnie katalog korzyści, przygotować taką dźwignię wartości, przykłady. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli Państwo będą mieli ochotę to do mnie podesłać, żeby zerknąć, czy zadzwonić, przygadać, to po kontakcie będzie to możliwe. Tych wartości jest więcej, tak, bo jest ich 7, jednej powiedziałem Ci, tych dźwigni jest więcej, bo 7 dzisiaj powiedziałem Państwu o jednej, o dźwigni wartości, jest 6 innych i te 6 innych będą Państwo mieli okazję sobie gdzieś tam samodzielnie też przejrzeć, poczytać, zobaczyć, ale o tym powiem też na koniec. I ostatni element, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to wywieranie wpływu w sprzedaży. Model 3P, o którym Państwu chciałbym powiedzieć, on jest też bardzo taki, tak ciekawie skonstruowany, tak, ponieważ składa się, jak nie trudno się domyślić, tak, z 3 elementów, jako że jest to model 3P. Pierwszym elementem jest etap projektuj. Etap projektu jest taki etap, w którym wprowadzamy klienta w pewien stan. Pokazujemy mu, budujemy, malujemy mu pewien obraz. Tworzymy mu pewną sytuację, do której go zabieramy. Jakby to na przykładzie, tak odnosząc też do siebie na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał na waszym przykładzie, to napiszcie na czacie. W moim przypadku byłoby to tak. Panie Marku, zapewnie pan wie, jak mało komfortowe są sytuacje, kiedy dzwoni pan do swoich klientów i za każdym razem słyszy: nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Zobaczcie, stworzyliśmy pewien obraz, sytuację, która jest bliska klientowi bądź może być bliska klientowi. Tak? Panie Marku, zapewne pan wie, jak trudne i mało komfortowe są sytuacje, kiedy dzwoni pan do klienta, a klient mówi: nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Wprowadzamy go w taki swój świat, tak? W taki, w którym domyślamy się bądź przypuszczamy, że może to być dla klienta bolesne, taka sytuacja. Tak? Czyli, panie Marku, pewnie pan wie, jak trudne i mało komfortowe są takie sytuacje, w których dzwoni pan do klienta i słyszy pan: nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. To jest etap projektuj. W drugim kroku wchodzimy w etap podaj, czyli już przygotowujemy klienta do rozwiązania, które dla niego mamy, które ma mu ten ból zmniejszyć. W jaki sposób to mogłoby wyglądać? Ano sposób następujący na etapie podaj. Pewnie myśli pan wówczas, gdybym miał rozwiązanie, dzięki któremu klienci z większym częstotliwością będą chcieli się ze mną spotykać. Czy z większą częstotliwością będą chcieli korzystać z proponowanych przeze mnie rozwiązań. To jest, już podajemy, przygotowujemy klienta do rozwiązania, które mamy. Tak? Czyli jak to od początku? Na etapie projektu. Panie Marku, pewnie wie pan, jak to jest, kiedy dzwoni pan do klienta, jakie to jest mało komfortowe, kiedy dzwoni do klienta i słyszy: nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Pewnie wówczas myśli pan o tym: kurczę, gdybym miał takie rozwiązanie, dzięki któremu to prawdopodobieństwo zgody klienta będzie większe. I na etapie potwierdź utwierdzamy klienta w przekonaniu, że to jest dokładnie to, z czym do niego dzwonimy. Tak? A ja właśnie mam coś takiego dla pana. Tak? Czyli jakby wyglądało to teraz takie zdanie, taki komunikat z wykorzystaniem modelu 3P od początku do końca. Panie Marku, jak pan dzwoni do klientów, pewnie spotyka się pan z tym, że jest to takie mało komfortowe dla pana, że klienci mówią: nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Pewnie myśli pan wówczas, że gdybym miał takie rozwiązanie, które zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że klienci chętniej będą chcieli z tych moich rozwiązań skorzystać. No to chciałbym, gdybym miał takie rozwiązanie. A ja muszę powiedzieć, panie Marku, właśnie takie rozwiązanie mam dla pana. Tak, czyli wchodzimy w taki, przeprowadzamy. Gdybym sprzedawał, nie wiem, na przykład kawę ziarnistą do biur, to zadzwoniłbym na przykład do klienta i powiedział tak. Pani Aniu,
Pewnie spotyka się Pani z tym, że jest zima, rano dzwoni budzik, patrzy Pani przez okno, a tam jest tak brzydko, zimno i mokro, a tu trzeba wyjść. I myśli sobie Pani, gdybym teraz, jedyne co właściwie, o czym Pani sobie myśli, taki kubek ciepłej, gorącej, aromatycznej kawy. A ja tam taką kawę właściwie mam dla Pani. Tak, czyli jakby przeprowadzamy przez to nasze rozwiązanie od bólu klienta poprzez rozwiązanie, które dla niego mamy. Ten etap 3P, słuchajcie, on jest taki troszeczkę storytellingowy, jakby, tak? Tu opowiadamy pewną historię, przygotowujemy klienta, ale gwarantuje nam jedną bardzo ważną rzecz, którą dostajemy po drugiej stronie słuchawki. Kiedy mówię do klienta w ten sposób, w znakomitej większości przypadków słyszę jedno. Ale o co Panu chodzi? Ale co Pan ma na myśli? A o jakim rozwiązaniu Pan mówi? A o to nam chodzi, żeby klienta wciągnąć w rozmowę, a nie żeby nam powiedział, nie dziękuję, nie jestem zainteresowany. Więc jest to taki element, który powoduje, że klient zaczyna się interesować, zaczyna go to ciekawić, co takiego mogę mieć na myśli. Więc to, jeśli chodzi o etap potwierdź. Zachęcam Was też, Państwo drodzy, do przygotowania takiego zerknięcia na ten model, przygotowania swoich przykładów i do ewentualnego skonsultowania albo tutaj teraz na czacie, albo na spokojnie po zakończeniu tego spotkania, bo warto też takie elementy wykorzystywać, które powodują, że mózg klienta zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. I przedostatni punkt naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie niespodzianki, o których mówiłem, tak? Ponieważ te rozwiązania, o których dzisiaj Państwo mówią, one są drobnym elementem, drobnym wycinkiem takiej publikacji, którą miałem przyjemność popełnić, a mianowicie książki pod tytułem Zostań mistrzem sprzedaży telefonicznej, gdzie na 264 stronach znajdziecie Państwo mnóstwo rozwiązań ciekawych. Zachęcam Was do tego, ponieważ w porozumieniu z Panem Markiem i z Państwa organizacją do końca czerwca możecie Państwo skorzystać z 20% upustu na taką książkę, wybierając i wpisując w zamówieniu kod WIG20%. Tak, tutaj wielkość liter nie ma znaczenia, więc jakikolwiek Państwo nie wpiszą, to tak będzie. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które zawiera ta książka, to jest jedna rzecz, a mianowicie w książce zawarty jest link i QR kod. Za pomocą linku bądź QR kodu możecie Państwo sobie pobrać zestaw, skrypt, ponad 50-stronicowy skrypt zadań, które przechodząc przez rozdziały, przez kolejne rozdziały książki, na bieżąco możecie Państwo te zadania razem z książką realizować, dostosowując je do swojego biznesu. Czyli jakby korzystając z książki, jesteście jakby na indywidualnym szkoleniu z autorem, tak? Ponieważ zadania są jasno opisane i dodatkowo macie możliwość zdrukowania sobie tego skryptu i na bieżąco razem z książką uzupełniania, aby dostosować je do własnego biznesu, tak, do swojego produktu, do swojej usługi. 20%, tak, 20% jeśli chodzi o wykorzystanie. Oczywiście tutaj mówiłem o tym, że ta niespodzianka nam się rozszerzyła i faktycznie tak jest, bo jakby jedną rzecz Państwu teraz wrzucę na czacie, a mianowicie link, gdzie można sobie o tej książce poczytać więcej i tam również zamówić swój egzemplarz z dedykacją autora, tak, ponieważ każdy z Państwa ma możliwość dostać tę książkę z dedykacją, ale też te 20% obejmuje na wszystko, co się tam dzieje, tak, czyli książka z konsultacją bądź sama konsultacja. Na każdy z tych rozwiązań 20% do końca czerwca. I drugie rozwiązanie, które jest tym dodatkowym bonusem, o którym mówiłem dzisiaj, to jest to, iż wybierając książkę z konsultacjami, tak, czyli jeżeli Państwo chcą skonsultować, to wybierając i korzystając z tej opcji jednorazowo, czyli inwestując jednorazowo w konsultację, otrzymujecie Państwo te konsultacje bez ograniczeń przez najbliższe 12 miesięcy.
Tak więc jakby za pomocą jednorazowej inwestycji, wybierając któryś wariant z konsultacjami, macie możliwość sobie z tych konsultacji korzystać przez najbliższe 12 miesięcy. To są konsultacje na żywo, online'owo bądź telefonicznie ze mną na waszych przykładach, na waszym biznesie. Więc to jest pierwsza i druga niespodzianka. I trzecia, która zrobiła się drugą, to wysyłka za zero. Jeżeli wartość koszyka przekroczy 100 zł, to dodatkowo wysyłkę bierzemy na siebie. Tak? Czyli macie Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnej wysyłki. Zapraszam Państwa serdecznie do zerknięcia, do sięgnięcia do tej pozycji, do sięgnięcia do książki, do sięgnięcia do możliwości skorzystania z konsultacji, do zadawania pytań. Wysyłam też od razu, mam nadzieję, że tutaj organizatorzy wyrażą zgodę, wysyłam kontakt też bezpośrednio do siebie. Gdyby Państwo chcieli o coś zapytać, napisać, zadzwonić, coś przedyskutować, przegadać, to też jest możliwość, aby to zrobić. Kiedy nie mogę oddzwaniać, to kiedy nie mogę rozmawiać, to oddzwaniam, kiedy nie mogę odpisywać, to odpisuję. Na mailu jestem raz dziennie tylko, więc tutaj proszę się uzbroić w cierpliwość. Ale zachęcam Państwa do tego, aby spojrzeć na to, z czym, z jakimi telefonami macie do czynienia i wykorzystać je bezpośrednio u siebie, abyście Państwo mogli je dostosować do tego, co robicie na kocie. I fantastycznie, bo widzę, mamy jeszcze blisko 20 minut na to, aby porozmawiać troszeczkę na temat Państwa sytuacji. Jest teraz czas na ewentualne pytania i odpowiedzi, więc zapraszam serdecznie teraz do ich zadawania. Jeżeli te pytania na czacie będą, to gorąco oczywiście zapraszam. Mam świadomość tego, że czasami te pytania potrafią się pojawić gdzieś później, na spokojnie, po przeanalizowaniu tych wszystkich informacji. Więc jeżeli te pytania się pojawią później, to oczywiście jak najbardziej tak będzie. Proszę te pytania oczywiście zadawać albo teraz, albo oczywiście później. Cóż, jeżeli tych pytań nie będzie, to ja oddaję głos do siedziby, do waszej kwatery głównej, Warszawskiej Izby Gospodarczej, do organizatorów, bo pewnie będziemy kontynuować to spotkanie w dalszym ciągu. Także jeżeli te pytania będą, to oczywiście gorąco zapraszam. Jeżeli nie, to czekamy, co dalej, tak? Widzę, że... Poczekajmy jeszcze chwilkę. Ta sprzedaż telefoniczna i kontakt telefoniczny z klientem, on jest, słuchajcie, to jest coś, co faktycznie działać będzie jeszcze przez bardzo długo, bo mimo iż klienci narzekają na to, że oj, że tych telefonów tyle, klienci dzwonią, to jednak muszę przyznać, że no też nie tylko jest moje zdanie, bo to badania pokazują. PwC zrobiło takie badania i okazuje się, że blisko 70% klientów uważa kontakt telefoniczny z klientem jako ten, który jest przez nich najbardziej preferowany w dalszym ciągu. Tak więc jakby to jest coś, co bardzo mocno zaskakuje, szczególnie w przypadku, kiedy ciągle słyszymy, że o, tych telefonów tyle, wszyscy dzwonią. Tak? No dobrze, w takim razie, proszę Państwa, skoro nie ma pytań, zapraszam do kontaktu, zapraszam do rezerwacji swojego egzemplarza książki, abyśmy mogli już ją wysłać do Państwa, do ewentualnego wyboru opcji z konsultacjami. Na dole wpiszę oczywiście na czacie jeszcze dodatkowo ten kod rabatowy, z którego możecie Państwo korzystać. I cóż, i mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach bądź na jakichś naszych indywidualnych rozmowach.
Thank you.